Tu Haja Sanowy. Dawno nagrywałem, a jest spora dawka newsów. Pierwszy, kupiłem sobie nowego selfie sticka do GoPro. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Dzisiaj dawny poniedziałek, ale u mnie był to śnieżny poniedziałek, także wraz z nową kupiłem. Walczymy z tą zimą. I efekty są takie. Także robimy sobie traskę. Już jest coraz lepiej widoczna. Słonko też nam pomaga, więc warun jest coraz ciekawszy. Tak. Dzisiejsza jazda jest też doskonałą okazją do tego, żeby nie tylko oswoić się teraz nową furą, lepiej ją poznać i tak dalej, ale także do przetestowania nowej osłonki od Artafonu, a w zasadzie osłony, bo wydaje się potężna. Tak. Także dostałem osłony z firmy Artafon ten sezon. Dwie. Jedna taka pełna osłona dyfuzora połączona z osłoną silnika. Oraz osłonę, osobną osłonę silnika z takim kagańcem. Jeśli kojarzycie Marcina Malczyka z Krzeszowic, a na pewno go kojarzycie, to właśnie on ma taki kagańc. Też go będę w tym roku testował, także na jedną osłonę pół sezonu, na drugą pół sezonu i recenzja w jakimś zimowym ekskrosie. Dobra, co mogę powiedzieć o tej osłonie na chwilę obecną, czyli po jakichś 2 godzinach jazdy. Przede wszystkim bardzo, bardzo prosty montaż. Dosłownie 10 minut roboty. Dwie śrubki do ramy, bo to jest osłona dedykowana do modeli 2.17 i 2.18. Do KTM-ów i do Husqvarn. Jeden taki kołeczek, co tam jest, co rozpycha się na ramię. Lekko przypiłowałem, bo wydawało mi się to duże. I potem to ładnie wskoczyło. Dwie śrubki, cyk, cyk, cyk. I robota zrobiona. Wydawało mi się, że no, taki kawał żelastwa też będzie dzwonił. Po swoich doświadczeniach z osłoną silnika w modelu 2009 XT wiem, że dzwoniła strasznie i strasznie mnie to denerwowało. Ta jest tak dopasowana, że nie potrzeba nawet żadnych elementów gumowych między ramą a tą osłoną, żeby po prostu temu zadowolić. Tutaj przerwy też są całkiem spore, więc dyfuzorek ma się naprawdę swobodnie. Wczoraj jak jeździłem tutaj wieczorkiem, testując właśnie przy okazji jeszcze tę lampę od Enduro Custom, lodówka 5500 lumenów, ale to jest materiał na inny filmik, czy też tylko nawiasem. Właśnie jechałem i uderzyłem w konar, tak zostawał pin drzewa. No to tak to by to dyfuzor musiał przyjąć, a tak to mimo wszystko osłona od Artafonu firmy ze Śląska zrobiła robotę. Co mi się w niej podoba? To fakt, że nie jest tutaj w jakiś sposób taka totalnie płaska, tylko jest ładnie wycięta, dopasowana. Przez to mimo, że jak się na nią patrzy, kiedy nie założono motocykl i wydaje się taka całkiem spora, taka toporna, no to tutaj na motocyklu wygląda naprawdę całkiem zgrabnie. Ma osłony, podejrzewam, że one są tutaj otwory. One są, podejrzewam, mają poprawiać wentylację, ale także pozbywać się nadmiaru błota i jakieś tam cieczy. No i chyba tyle. Wiadomo, nieunikniony jest to, że no, taki kawał żelastwa pod motocyklem będzie gromadził błoto. Nie powiem, że go nie gromadzi, bo już nie powiem, że tam coś się zaczyna powolutku gromadzić. Ale coś kosztem czegoś. Dzięki temu dyfuzor będzie bezpieczny.